A dzisiaj ten problemy pierwszego świata w wersji wakacyjnej. Nagrywam to po raz pierwszy i zapewne ostatni TikToka z lotniska w Houston, gdzie czekam na opóźniony co najmniej 2 godziny samolot. No dobrze. No i tak, było dużo komentarzy odnośnie nauczycieli. Absolutnie nie chcę na nich wieszać psów. Nie chcę na nich wieszać psów, bo gdyby nie nauczyciele, to ten system i edukacja między innymi moich dzieci już dawno padłaby na twarz i leżała i nikt by jej nie pozbierał. Dlatego nie będę wieszać psów na żadnym nauczycielu i na żadnej nauczycielce, chociaż zapewne każdy z nas podczas swojej edukacji poznał co najmniej jedną taką osobę, która w życiu nie powinna uczyć i bardziej krzywdziła niż uczyła. I takich nauczycieli jest zapewne wielu. Ale jednak gdyby nie ci porządni, ci, którym się jeszcze chce, mimo tego, że nikt nie chce z nimi rozmawiać, płacą im kiepsko i mają przeciwko sobie rodziców i kuratoria i kolejnych ministrów i dzieci często, albo uczniów, to kurczę, w ogóle byśmy musieli sami uczyć dzieci i ten system dawno by nie istniał. Dlatego absolutnie nie chcę wieszać psów na żadnym nauczycielu i żadnej nauczycielce. Uważam, żeby móc zacząć wymagać, trzeba zacząć ludziom i osobom, które wykonują te zawody konkretne, do których się ma zastrzeżenia, godnie płacić i normalnie ich traktować. A od dawna nie traktuje się osób wykonujących zawód nauczycielski w Polsce dobrze, więc ja się nie będę do tego dokładać. Nie będę. Natomiast możemy porozmawiać o tym, jak zmienić system, bo system trzeba zmienić, bo ten system jest zły, kiepski i fuj.